Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc maj bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony macie w opisie tego filmu. Przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz przekładam. I już patrzymy, co tam ciekawego maj przyniesie naszym wspaniałym koziorożcom. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc maj. 8 denarów. Czyli praca, materia. To, co koziorożcy lubią najbardziej. Co pomaga bądź przeszkadza? 7 denarów. Wasze działania w tym miesiącu. Umiarkowanie. Co odchodzi do przeszłości? 7 buław. O czym będziecie myśleć, co planować, analizować? Głupiec. No nie przewracaj się. Nie, nie przewróciło. Dobrze. Dobrze, najbliższa przyszłość, kochani. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Pięknie, 6 buław. Jakiś sukces przed Wami, moi kochani. Prawdopodobnie ten finansowy, tak? Bo no, czekacie na jakieś pieniądze, ewidentnie. Wasze wewnętrzne ja, wasze czynniki wewnętrzne, co tam sobie układacie w tej głowie? No, jest walka, jest walka. Jest rozemocjonowanie, jest takie, a mimo to, że panujecie nad sytuacją, jesteście cierpliwi i trzymacie kontrolę nad swoimi emocjami. Kontrolujecie swoje zachowania, swoje czyny i emocje, a mimo to jest wewnątrz po prostu... Otoczenie, przyjaciele, rodzina. 4 kielichy, czyli otoczenie, tak jakbyś zajęło się swoimi sprawami, was w ogóle nie widzi. Wasze obawy lub nadzieje, kapłanka i koniec miesiąca, król denarów, to co koziorożce lubią najbardziej, czyli wysoka pozycja zawodowa i konkretne pieniądze. W tle czytania karta kochanków. Karta kochanków przebija się przez wiele czytań. Nie wiem, czy to dotyczy jakiejś trudnej decyzji do podjęcia, jakichś rozterek, wątpliwości, czy chodzi po prostu o partnerstwo, o jakiś romans. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Przechodzimy do czytania. No, jesteście ewidentnie w maju, kochane moje koziorożce, w swoim żywiole, ponieważ prawie wszyscy, ja nie mówię, że wszyscy, ale większość koziorożców uwielbia materię, uwielbia pieniądze i czasami nawet są pracoholikami, bo jak już wpadną w rytm, wpadną w taki akord, no to naprawdę dobrze pracują, są dobrymi pracownikami, ale to dlatego, że wiedzą, że jest super wynagrodzenie za to. A kto, jak nie koziorożec, lubi pieniądze? No pewnie, że lubicie pieniądze, taką stabilizację materialną. Dobrze, moi kochani, 8 denarów. Skupiacie się na aspekcie zawodowym. Koncentrujecie się na pracy, na tym, żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki, przyjmować zlecenia, konkretnie skupiać się na dopracowywaniu szczegółów, żeby jak najwięcej po prostu wykazać się w pracy i tym samym no, dobrze zarobić, tak? Być może jest to ciężka praca, być może no, musicie siedzieć nad nią, być może to są jakieś nadgodziny, jakieś dodatkowe zajęcia, ale pamiętajcie, że to się do Was wróci, tak? Jeżeli naprawdę przykładacie się solidnie, tak jak ten mężczyzna tutaj na tej pięknej karcie, pamiętajcie, że los Wam się tym samym odwdzięczy i będzie na to sowita nagroda, takie naprawdę fajne wynagrodzenie. Więc praca, praca, praca. W miesiącu maju, moi kochani. I teraz tak, co Wam pomaga bądź przeszkadza? Może Wam przeszkadzać karta 7 denarów, która mówi o zwłoce w realizowaniu tej pracy lub finansów, tak? Być może czekacie na jakieś pieniądze, być może czekacie na wypłatę,
na premię, na jakiś dodatek, na przypływ jakiejś gotówki, a ona po prostu nie nadchodzi, tak? Mimo, że już tam powysyłaliście wszystko, co mieliście wysłać, jakieś dokumenty, czy jakieś sprawy pozałatwialiście, wykonaliście dobrze robotę i teraz czekacie na zapłatę, tak? A ona nie nadchodzi. Ona przyjdzie, moi kochani, będą te pieniądze, tylko coś się musiało przesunąć w czasie. Coś, jakaś zwłoka, jakaś po prostu przerwa, być może przerwa w pracy, tak, być może jakiś urlop, być może majówka, tak, i dlatego opóźnią się te przelewy, no tak, bo będą przecież dni wolne, więc dlatego tutaj no, musicie troszeczkę poczekać cierpliwie, ale pamiętajcie, że będziecie zadowoleni z tych owoców, które tutaj dojrzeją, tak, będziecie bardzo zadowoleni i naprawdę ten kosz Wam się nieźle wypełni tutaj pieniążkami. Dobrze, kochane koziorożce, czyli miesiąc, nie będę tu wymyślać nic innego, po prostu miesiąc pod wpływem tutaj materii, pracy. Wasze zamiary. No tak naprawdę Wy nic nie będziecie robić, Wy po prostu będziecie czekać cierpliwie. Karta cierpliwości, karta znowu mówiąca o tym, że coś się przesunie w terminie, że nie będzie na ten czas, co powinno. Że musicie poczekać, musicie panować nad sobą, mieć tą taką samokontrolę, tak, karta spokoju, karta równowagi, że tak naprawdę no, będzie jak było do tej pory, więc nie macie tutaj co szaleć, że tak powiem. Umiarkowanie, karta zodiakalnego strzelca, karta mówiąca o cierpliwości, o takim spokoju wewnętrznym, umiejętności radzenia sobie, godzenia tych emocji ze swoimi czynami. I teraz tak, co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości właśnie odchodzi 7 buław, czyli Wasza walka o stanowisko, o pozycję, bronicie swoich wartości, bronicie swojej prywatności, swojego domu, swoich wartości, powtarzam się, ogólnie swoje osoby, tak, jesteście stanowczy, asertywni, nie pozwalacie intruzom wedrzeć się do Waszego życia, tak, odpieracie ten atak. Nie dajecie się tutaj strącić z pozycji, więc być może, jeżeli chodzi tutaj o pracę, było jakieś zagrożenie, więc Wy się nie dajecie, nadal piastujecie to stanowisko, które do tej pory było. I teraz tak, co w Waszej głowie? No w głowie Waszej są jakieś głupie, nowe pomysły, którymi możecie trochę ryzykować. Dobrze, że jest ten piesek, który tutaj mówi o jakiejś takiej, jakimś aniele stróżu, który zawsze czujnie patrzy na Wasze poczynania i w odpowiednim momencie potrafi Was tam ściągnąć na dobrą drogę, ponieważ Wy, nie wiem, bujacie w obłokach, w ogóle nie patrzycie pod nogi. Jak spadniecie tutaj z tej skały, to dopiero się poturbujecie, więc kochani, uważajcie. Myślicie o czymś nowym, ale o czymś, czego zupełnie nie znacie, w czym się w ogóle nie orientujecie, nie znacie tematu, tak naprawdę nie wiecie, czego możecie się spodziewać, czy to Wam przyniesie korzyści, czy przyniesie Wam jakieś straty. Jakiś nowy pomysł, jakiś nowy początek, ale zastanówcie się, czy gra jest warta świeczki, czy za dużo tutaj po prostu nie ryzykujecie. I teraz taka informacja, że co niektóre panie koziorożce mogą tutaj myśleć o dziecku, tak? Panie albo panowie, tak? No przecież wiadomo. I teraz tak, 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 tak. Najbliższa przyszłość, kochani. Szóstka buła, czyli zwycięstwo. No, po tych zmaganiach tutaj, które musieliście przechodzić, tak? Po tej Waszej rywalizacji, no nadchodzi tutaj to upragnione zwycięstwo, tak? Jednak dokonaliście swego, dopięliście sprawy na ostatni guzik, osiągnęliście cel i teraz ludzie Wam gratulują, chwalą Was, winszują, tak, odnieśliście triumf. Jakaś wygrana sprawa, na pewno, odnieśliście w jakiejś sprawie tutaj sukces. Myślę, że chodzi o te pieniądze, na które czekaliście, więc bardzo ładnie. Wasze wewnętrzne ja, no jest 5 buław, czyli jest jakieś rozemocjonowanie i jest taka ukryta nerwowość i agresja nawet, wręcz bym powiedziała, że wy to tak tłamsicie w sobie. Kochani, no idźcie na siłownię albo na, nie wiem, gdzieś tam na jakąś salę do treningów, nie wiem, poboksujcie sobie w worek, jakoś musicie stłumić tą energię, wyładować ją z siebie, ponieważ no nie możecie tak tłumić emocji, tak? Bo ja rozumiem, że jest Wam ciężko, że wy
stwarzacie pozory i tutaj próbujecie pokazać ludziom z zewnątrz, że jest wszystko ok, że wy cierpliwie poczekacie, ale w środku was nosi. W środku was po prostu nosi, macie jakiś konflikt wewnętrzny, jakieś rozterki i po prostu sami się bijecie ze swoimi myślami. No strasznie jest tutaj, więc zaraz wyjaśnimy, o co chodzi, ale musicie się uspokoić. No, patrzcie, jak ten anioł tutaj równoważy właśnie ten stres pomarańczowy z tymi uczuciami, z tą wodą, z tymi emocjami, tak? Więc tutaj no, musicie zapanować nad sobą, tak? A co na to otoczenie? A otoczenie zajmuje się swoimi sprawami i w ogóle tak, jakby miało was w nosie. Jakby was nie widziało, albo mu się nie chce, tak naprawdę to jakby mu nie zależało. Może co niektórzy są obrażeni na was, zapomnieli o waszym istnieniu, jakoś sobie tam tkwią w swoich sprawach, nos trzymają, że tak powiem, w zakątku swojego domowego ogniska i tak jakby was tutaj nie dotyczyło, tak? Po prostu każdy zajmuje się sobą, więc otoczenie emocjonalnie jest, że tak powiem, rutyna. Nic nowego nie wniesie, na pewno. Będzie sobie tam żyło w swoim świecie. Wasze obawy lub nadzieje. No macie nadzieję, że wreszcie jakieś niejasne sprawy się powyjaśniają. Macie nadzieję na to, że wymyślicie coś mądrego, że was olśni. Kapłanka jest to tajemnica, ale to jest też wielka mądrość, tak? Doskonała taka intuicja. Może musicie tutaj uważać na kobiece jakieś sekrety albo co więcej przezorność, musicie być przezorni, ale też znowu cierpliwi, tak? To jest taka zdrowa, mądra cierpliwość. Więc tutaj no, macie dwie karty, trzy nawet mówiące o tym, żebyście się wykazali tą cierpliwością, tak? I siódemka denarów, i umiarkowanie, nawet ta piątka buław mówi o tym, żebyście się nie dali ponieść emocjom, tak? Więc jakaś sprawa tutaj naprawdę bardzo się rozwiąże dla was finansowo dobrze, ale musicie poczekać. I teraz tak, koniec miesiąca, król denarów, czyli super, jeżeli chodzi o finanse, stała praca, na dobrym stanowisku, pewne pieniądze, wynagrodzenia, premie, awanse jak najbardziej. To jest karta zodiakalnego koziorożca, byk, panna, koziorożec, tak? Ktoś z ziemskiego tutaj znaku. Karta mówiąca o mężczyźnie po 45 roku życia, który po prostu ma dobrą pracę, dobre stanowisko, zaplecze finansowe, jest zaradny, bystry w tym, co robi, mądrze podchodzi do pieniędzy i umie gromadzić majątek, tak? No, wyzumuj. Nie chcę wyzoomować, a to małpa jedna, no. Już ta moja kamera, to ja po prostu świeję przez nią. O, dobrze. Zobaczcie, jaki piękny król denar. Czyli są pieniądze, macie pieniądze, macie stałą pracę. Ci z Państwa, którzy oczywiście tutaj szukali pracy, starali się, cierpliwie czekali na jakieś decyzje, na pewno ta praca będzie i będzie zadowolenie finansowe. No i w tle karta kochanków, tak? Karta jakiejś decyzji, karta wyboru, karta partnerstwa, karta zodiakalnych bliźniąt, więc być może jakaś osoba spod tego znaku będzie miała wpływ na rozwój tej sytuacji, może ona tutaj opóźnia coś, tak? To są też jakieś wątpliwości, tak? Może się zastanawiacie tutaj nad czymś. Ogólnie karta romansu i miłości, więc może też świadczyć to o tym, że zawsze możecie liczyć na swojego partnera, tak? I żebyście pamiętali, że cokolwiek by się tutaj nie zadziało, on zawsze jest przy was. Możecie liczyć na jego lojalność, miłość, wierność i szacunek, tak? I wsparcie emocjonalne. Dobrze, kochani, dopowiemy sobie karty, bo musimy powyjaśnić sobie tutaj. Też mi teraz taka przyszła myśl do głowy, że ci z Państwa, którzy myślą o dziecku, będą pracować nad tym, cierpliwie czekać i będzie sukces z tego, tak? Ale to tylko tak mi teraz przyszło do głowy. Raczej stawiam to na pracę, na materię. Ale
już się dowiadujemy. Proszę o wyjaśnienie karty siódemki denarów. Siódemka denarów, oczekiwanie. O, i karta wisielca, tak? Czyli jakaś zwłoka jest, tak jak mówię, no po prostu przesunięcie terminu, coś się opóźnia, jakiś zastój, jakaś przerwa, tak? I to Was denerwuje, że te pieniądze nie mogą dotrzeć na czas. Czyli przesunięcie terminu, tak? Zatrzymanie, coś się odwleka, coś po prostu, no, wolno bardzo do Was idzie. Jakieś przeszkody w realizacji być może. Siedem buław. I siedem kielichów. Walka o marzenia. Jednym słowem, bronimy swoich marzeń i dążymy do osiągnięcia ich. Nic więcej nie dodaję. Walka o marzenia. Ponieważ siedem kielichów to są nasze marzenia, to są jakieś plany jeszcze niezrealizowane i Wy tego bronicie. Karta głupca. O właśnie, co to jest? Sąd ostateczny. Czyli idziemy w nowym kierunku, kochani. To jest bardzo szybka zmiana kierunku Waszego działania w korzystnym dla Was aspekcie, jak najbardziej. Nieoczekiwane zmiany. Nieoczekiwane zmiany na Waszą korzyść, tak? Powrót do czegoś, odrodzenie. Też tak może być. Może powrót do jakiejś starej pracy, czy jakiegoś starego pomysłu, bo ten głupiec jest tak zwrócony tutaj w kierunku tej karty. Więc może tutaj o coś takiego chodzi. Do czegoś chcecie wracać, ale raczej jest to karta odrodzenia. Karta mówiąca o tym, że coś dobrego tutaj się zadzieje. Być może ten nowy początek, być może nowa jakaś praca, nowa jakaś decyzja Wasza, tak? Coś tutaj się takiego zadzieje, co po prostu poprawi Waszą sytuację życiową. Dobrze, pięć buław. I znowu mamy tą kapłankę. Może Wy się denerwujecie tutaj na jakąś kobietę taką tajemniczą w Waszym życiu. Nie wiem, jakąś wróżkę albo tarocistkę. Może tutaj jakieś radziliście się kogoś takiego? Może była jakaś porada tutaj? Tak? I to dotyczy takiego właśnie rozemocjonowania właśnie z tą sytuacją. Też tak może być. Ogólnie chodzi o jakąś tajemnicę albo jakieś takie właśnie cierpliwe, mądre podejście do sprawy. A otoczenie, czemu jest takie nudne? Dziewięć kielichów. Bo jemu jest dobrze w samotności, tak? Oni po prostu czują się dobrze w swoim towarzystwie. No tak jak mówiłam, skupiają się tylko na sobie, zajęci są swoimi sprawami, jest dobrze tak jak jest. No to tą kapłankę teraz wytłumaczmy. Kto to jest? Królowa kielichów, tak. Czyli tutaj chodzi o jakąś kobietę ewidentnie. Po 45 roku życia rak, skorpion bądź rybki, moi kochani. To jest jakieś... Ale to też chodzi o emocje, o dobrą radę, o takie po prostu umiejętne właśnie utrzymanie swojego stanu emocjonalnego. Więc tutaj ta cierpliwość jednak, ta cierpliwość tutaj w osiągnięciu tego celu jest jak najbardziej. No i król denarów. Znowu pięć buław. Jakaś konkurencja może była, coś, co sobie wywalczyliście, tak? Musieliście tutaj rywalizować być może i szóstka denarów. No, musieliście wywalczyć sobie te pieniądze. Czyli te pieniądze będą, kochani. Coś się ociąga, coś się przedłuża, ale te pieniądze do Was będą i przyjdą. Bardzo duże jakieś pieniądze, czy to jakiś socjal, czy to, nie wiem, ZUS-u, emerytura, renta, czy wypłata, czy podwyżka, czy premia, czy wyrównanie, będą pieniądze, przyjdą do Was pieniądze, kochani, na koniec miesiąca, więc się nie martwcie. I teraz karta rada ogólna dla naszego koziorożca na maj. Proszę o kartę radę.
pięć kielichów. Czyli tarot mówi, nie płacz nad rozlanym mlekiem, co się stało, to się nie odstanie, nie smuć się, nie płacz, bo wszystko będzie dobrze, tak? I nie bądź taki rozemocjonowany, mój kochany koziorożcu, bo po prostu no, nie mogłam już tutaj pięciu buław dołożyć, dlatego wyszło pięć kielichów, tak? Znaczy w sumie mogłam, bo to inna talia, ale chodzi tutaj o wasz konflikt wewnętrzny, o te emocje, które w sobie tłumicie. Ja mówię, jak chcecie, to nie wiem, idźcie gdzieś do lasu albo na łąkę, wykrzyczcie z siebie te emocje, nie wiem, idźcie na siłownię, wypoćcie z siebie te emocje, żebyście odpoczęli. A najlepiej, kochani, to wyjedźcie gdzieś na weekend majowy. Ja to tak mówię, zróbcie reset umysłu, stanu ducha, odpoczniecie, zrelaksujecie się, nabierzecie, że tak, przewietrzycie umysł, nabierzecie sił witalnych, takiego wigoru i będzie Wam się lepiej. Zobaczycie, że powrót do pracy po takim krótkim urlopiku, zobaczycie, jakie da dobre efekty. Cyfra 14 przychodzi mi do głowy, dlatego 14 kartę od spodu po tasowaniu wyjmę dla Was jako afirmację na miesiąc maj. Chyba coś z tym czasem majstrują. Ja nie wiem, że tyle samo gadam, a na przykład uwagi wyszło mi 40 minut, a u Was jest dopiero 21, a ja już zrobiłam czytanie. Nie rozumiem tego. 14. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Proszę uprzejmie, to afirmacja dla Was na maj. To jedynie myśl, a myśl można zmienić. Kochani, jaką macie piękną afirmację? Oczywiście. Pamiętajcie, że najpierw jest myśl, a później myśl zamienia się w materię. Sami kreujemy swoje życie, dlatego nie wolno mieć czarnych myśli, nie wolno być pesymistą, nie wolno po prostu wyobrażać sobie złych sytuacji, bo wszystko to przyciągniecie i zrealizujecie w swoim życiu materialnym. Jeszcze raz pokazuję i czytamy. Nie ograniczają mnie żadne przeszłe przemyślenia. Ostrożnie dobieram własne myśli. Stale odkrywam świat na nowo i wciąż wyciągam nowe wnioski. Chcę się zmieniać i rozwijać. No pięknie. Pięknie, moi kochani. Bardzo ładnie. Pamiętajcie, to co myślę, to realizuję. To tworzę. To by było na tyle, moi kochani. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Oczywiście, że nie będzie pasowało do każdego, ale zachęcam. Odsłuchajcie sobie filmik odpowiedni do Waszego znaku ascendentalnego. Być może tam będziecie mieli jakieś dodatkowe wskazówki, które bardziej pasują do Waszej sytuacji życiowej. Tymczasem życzę wspaniałego, udanego miesiąca. Dużo pogodnych, spełnionych dla Was chwil, bardzo pozytywnych, żebyście sobie pozałatwiali wszystkie swoje sprawy podług Waszej woli, Waszej myśli. Ci z Państwa, którzy wyjeżdżają na majówkę, czy to nad morze, w góry, nad jezioro, na działkę, życzę Wam udanego odpoczynku, świetnej pogody, słoneczka, żeby Was rozgrzało, żeby żebyście się nasączyli tą pozytywną, słoneczną energią, tak? I mieli siły na dalsze działanie w kolejach dalszego życia. Kochani, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Napiszcie komentarz. I cóż, do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie.